Witam Państwa. Dzisiaj chciałabym przybliżyć nieco temat spraw, które nie są sprawami reprywatyzacyjnymi sensu stricto, jednak przynajmniej w naszej kancelarii są ze sprawami reprywatyzacyjnymi łączone. Dotyczą one bowiem nieruchomości, majątków, które nie podlegały procesowi nacjonalizacji, jednak w dniu dzisiejszym muszą podlegać procesowi ich pewnego rodzaju odzyskiwania. Chodzi o nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, o nieruchomości, w których w księgach wieczystych do dzisiaj figurują bądź przedwojenni właściciele, bądź też właściciele, którzy zdążyli wpisać się do ksiąg wieczystych po wojnie, jednak następnie wyemigrowali, często nawet bez świadomości tego, że na terytorium Polski zostawiają majątek o znacznej wartości. Aby zrozumieć problemy, z jakimi mierzymy się, prowadząc tego typu sprawy, dobrze jest przybliżyć sobie kontekst historyczny, a mianowicie jest rok 1945. Skończyła się wojna, której, jak pewnie wszyscy wiemy, większość obywateli Polski narodowości żydowskiej nie przeżyło. Ci, którzy przeżyli, są to bardzo często jedyni członkowie wielopokoleniowych rodzin. Bardzo często są to dzieci, które nie mają żadnej świadomości na temat tego, że w ich rodzinie znajdował się jakikolwiek majątek, który mógłby podlegać ich dziedziczeniu. Zdarza się tak, że te dzieci prowadzone przez znajomych, przez prawników, przeprowadzają postępowania spadkowe, wpisują się do ksiąg wieczystych, jednak następnie emigrują wciąż bez świadomości tego, że na terytorium Polski pozostawiły majątek o znacznej wartości. Zdarza się również tak, że osoby te uciekły z Polski już w czasie wojny, nigdy potem do niej nie powróciły, stąd też wciąż nie mają świadomości o tym, że na terytorium Polski znajduje się majątek, który podlega dziedziczeniu właśnie przez nich. Problemy, z jakimi się mierzymy. W pierwszej kolejności jest to brak dokumentów. Dokumenty dotyczące nieruchomości, dotyczące powiązań rodzinnych często zaginęły razem z ich właścicielami, bądź też zaginęły lub zostały zniszczone w związku z tym, że niszczone były pewne budynki administracyjne żydowskie, niszczone były archiwa, niszczone były synagogi. W związku z tym, kiedy do naszej kancelarii trafia tego typu sprawa, bardzo dużo czasu zajmuje nam właśnie to, aby dotrzeć do jakichkolwiek dokumentów, które pozostały po tej konkretnej rodzinie. Kolejnym problemem jest fakt, że bardzo często osoby, które są wpisane do ksiąg wieczystych, to nie są te osoby, które są jedynymi bądź prawowitymi właścicielami nieruchomości. Wynika to z tego, że bardzo często po wojnie dochodziło do sytuacji, w których członek rodziny, który wojnę i Holokaust przeżył, działał w przekonaniu, że jest jedynym członkiem rodziny, który wojnę przeżył, w związku z tym przeprowadzał postępowanie spadkowe i wpisywał się do księgi wieczystej jako właściciel nieruchomości. Po kilku latach okazywało się często, że znajdowali się inni członkowie tej rodziny, którzy albo mieli pierwszeństwo do dziedziczenia przed tą osobą, która już postępowanie spadkowe na swoją rzecz przeprowadziła, albo byli współuprawnieni do własności tego właśnie majątku. Stąd też, kiedy taka sprawa trafia do naszej kancelarii, bardzo dużo czasu musimy poświęcić na to, aby ustalić, upewnić się, że osoba, która jest naszym klientem, jest właścicielem nieruchomości, który powinien być wpisany do księgi wieczystej, bądź też powinien do niej być wpisany samodzielnie. Dodatkowym wyzwaniem jest ustalenie dat śmierci poszczególnych członków rodziny oraz niestety ich danych osobowych. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku ofiar Holokaustu my bardzo często nie dysponujemy aktami zgonu, nie dysponujemy również świadkami śmierci tych osób, tak aby precyzyjnie ustalić daty, w których do śmierci doszło. W związku z tym musimy korzystać z domniemań prawnych, które polskie prawo oczywiście daje, które
wskazują, że jeżeli ktoś trafił do obozu bądź został wywieziony z getta w określonej dacie, to należy przyjąć, że datą jego śmierci jest konkretny dzień. Jest to o tyle istotne, że tuż po wojnie bardzo często zmieniały się przepisy dotyczące dziedziczenia i krąg osób uprawnionych do dziedziczenia był właśnie determinowany przez te przepisy. Aby ustalić, które przepisy nas obowiązują, musimy w jakiś sposób ustalić datę śmierci, bądź też skorzystać z tego konkretnego domniemania. Jest to również o tyle istotne, że w momencie, w którym krąg osób z rodziny uprawnionych do dziedziczenia kończy się, uprawniony do dziedziczenia jest Skarb Państwa. Stąd też zdarza się, że do tych postępowań spadkowych włącza się prokurator, który właśnie interesów Skarbu Państwa w tych postępowaniach broni. Dodatkowo musimy zwrócić uwagę na fakt, że obywatele polscy narodowości żydowskiej zmieniali wielokrotnie nazwiska. Zmieniali je w czasie wojny z żydowsko brzmiących na polsko brzmiące. Zmieniali również imiona. Następnie bardzo często emigrując zmieniali permanentnie swoje dane osobowe. Oczywiście na to są już dokumenty w krajach, do których wyemigrowali. Jednak my, prowadząc tego typu postępowania, musimy udowodnić przed sądem, że osoba posługująca się dzisiaj określonym imieniem i nazwiskiem to jest ta sama osoba, która przed wojną posiadała takie imię i nazwisko, a w czasie wojny funkcjonowała pod jeszcze innym imieniem i nazwiskiem. Sprawy te to są sprawy, które będą mogły toczyć się tak długo, jak długo na terytorium Polski będą pozostawały majątki o nieuregulowanej strukturze własności. Nie są to sprawy skomplikowane pod względem prawnym, jednak są to sprawy bardzo skomplikowane pod względem materiału dowodowego, który trzeba zgromadzić. Im wcześniej są one prowadzone, tym lepiej. Im później, tym trudniej jest nam znaleźć chociażby świadków bądź też członków rodziny, którzy pamiętają pewne okoliczności.